każda partia w jakiś sposób próbowała majstrować. Tylko że teraz nie ma żadnych hamulców, nie ma nawet próby przypudrowania tego. W związku z tym pytam, a jakie mają być hamulce do samoograniczania? No ja myślę, że kulturowe może. No właśnie kulturowe zostały przełamane. I co z tego wynika? A no. zatem? A zatem wynika z tego tak, że jest, myślę, jakaś iskierka taka nadziei, że można za bardzo rozchwiać system, co jest jednym z pomysłów PiS-u na rozchwianie systemu, na pójście w nową konstytucję, w nowe jakieś tam zasady ustrojowe i tak dalej. Okej, to jest jedna strona, ale co prawda sondaże nie są złe jeszcze dla PiS-u i dla rządu, ale widać też bardzo dużo negatywnych ocen, zarówno dla prezydenta, jak i dla rządu miesiąc po wyborach. Takiej sytuacji jeszcze nie było. A to może spowodować, że jeżeli faktycznie będzie można dotrzeć do społeczeństwa i mówić, to nie jest tak, że nikogo nie interesuje Trybunał Konstytucyjny. Absolutnie tak nie jest. Nie, no widać po tym wczorajszym sondażu, że owszem interesuje, bo tam było bardzo mało, szokująco mało osób, które nie miały zdania. No więc większość ma zdanie, czy PiS łamie konstytucję, czy nie. Niszczy demokrację. Więc ostatnie zdanie. Dopóki będą istniały media, które będą o tym mówiły, no to wówczas będzie można zrobić tak, że jeżeli mówimy o Trybunale i tak dalej, to sondaże będą dla PiS-u spadały. Jeżeli będą sondaże dla PiS-u spadały, to może to ich ograniczyć przed następnymi krokami. Jak na przykład przed przedterminowymi wyborami do sejmików województw, gdzie jest naprawdę duża chęć zrobienia skoku na to.